Witam was serdecznie, ja jestem Adrian Socha, to jest kolejny materiał filmowy na moim kanale. W dniu dzisiejszym odwiedzam kolejną jednostkę OSP. Jest to jednostka OSP Stare Juchy, położona w powiecie ełckim, województwie warmińsko-mazurskim. Przede mną znajduje się załoga, z którą zmierzam się przywitać. Cześć Adrian. Cześć Łukasz. Ile lat działasz? Od 2006 roku. To już jest szmat czasu. Cześć. Cześć Sław. 24 lata. 24, ładny staż. Cześć Michał. 5 lat w młodzieżowej drużynie pożarniczej i 7 lat w służbie. Super. Cześć. Cześć Karol, jestem naczelnikiem jednostki. Służę 15 lat i 5 lat w młodzieżowej. Bardzo mi miło was poznać, cieszę się, że do was przyjechałem, pozytywna załoga mnie przywitała. Już za kulisowych rozmów wiemy, że jest was więcej, dużo więcej, aczkolwiek obowiązki rodzinne, domowe, prace i tak dalej powodują, że nie ma całej załogi, ale mamy solidną reprezentację, która nam troszeczkę poopowiada o historii, o wyjazdach i o tym, co tutaj się dzieje. Zapytam na wstępie, ile wyjazdów na dzień dzisiejszy, na początek września? Około 60. Zauważyłem, że pojawił się u was wóz bojowy. Nie jest to wóz, który jest u was od bardzo dawna, jest krótko. Krótko, tak. Praktycznie miesiąc czasu. W podziale jest 2 tygodnie. Zastąpił Jercza wysłużonego z 85 roku. 85 rok, to kawał czasu. Mamy jeszcze drugi pojazd w jednostce. Ja postaram się tutaj przejść troszeczkę na bok, tak żebyście mogli go zobaczyć. Jest to Star 244. Który rok? 88. 88, czyli tamten Jelcz był 85? Tak. 87. Zapytam jeszcze o samochód Renault. Ile wody, do czego wam służy? W Renaultce mamy 2500 wody. Mhm. On też służy nam do wyjazdów technicznych, do wypadków. Jest on waszym po prostu pierwszowyjazdowym samochodem, tak. A stary ewentualnym uzupełnieniem, jakąś wodą, tak? Tak? Na tej zasadzie, rozumiem. 60 wyjazdów za połową roku to jest bardzo dużo. Ile kilometrów ma Joder G do was, żeby dojechać? 20 kilometrów. Drodzy widzowie, dlaczego ja tak właśnie tutaj skrupulatnie o to wszystko dopytuję? Bo gmina Stare Juchy na pewno ponad 3000 mieszkańców ma, pewnie więcej. Kawał drogi od Państwowej Straży Pożarnej. W gminie są jednostki OSP, aczkolwiek nie są szczególnie wyjazdowe, prawda? Suma ich wyjazdów na pewno by nie przekroczyła waszej liczby. Także jakby całe bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości opiera się właśnie na strażakach Starych Juch i też z rozmów tam ze stroną strażaków zawodowych wiem, że opierają na was bardzo dużą część zdarzeń w początkowej fazie. Czyli nawet bym powiedział, że przez bardzo długi czas, bo jeżeli wy wyjedziecie, to musicie podjąć samodzielnie te działania, czy to jest pożar, czy to jest wypadek, czy to jest każde inne miejscowe zagrożenie, musicie sobie poradzić. Może przejdźmy tak dookoła samochodu, ja pokażę wyposażenie. Oczywiście, tak jak chłopaki tutaj wspominali, mają sprzęt hydrauliczny, mogą podjąć działania przy zdarzeniach z zakresu ratownictwa technicznego i też to podejmują. Mamy pilarkę, zobaczcie, mamy stabilizację, jest u góry w workach, co byśmy znaleźli? Sprzęt wysokości. Okej. Dobra, szybkie natarcie, odcinki wężowe. Troszeczkę ich tak, tu mało, coś hula wiatr. Co to się dzieje? Z tamtej strony więcej. Troszkę więcej, dobra. Idziemy dalej. Szybkie natarcie, kolejne odcinki wężowe. Tutaj już mamy komplet. Komplet, 5 dwójeczek znajduje się komplet. Agregat prądotwórczy, sorbenty. Sprzęt do działań z owadami błonkoskrzydłymi. Różnego rodzaju paliwa, zbiorniki, mieszanki paliwowe zapewne do tych sprzętów spalinowych, które tu widzimy. Mamy kliny pod koła, skrzynka. W skrzynce co może być? Narzędzia? Zestaw komieniowy. Zestaw komieniowy, okej, okay, świetnie. I medyk w środku, w kabinie. Zobaczcie, aparaty powietrzne są. Mamy deskę, torbę, szyny Kramera, defibrylator automatyczny. Widzę jeszcze chyba detektor prądu. Hot stick, super. Są też schowki pod siedzeniami, znajdziemy tutaj na pewno wodę i inny drobny sprzęt.
ochronę osobistą, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, taśma, skrzynka, a dokładniej torba narzędziowa też na samochodzie się znajduje. Jednym słowem, strażacy są w stanie podjąć oczywiście działania z każdego zakresu. Jako strażak zawodowy stwierdzam, że to troszeczkę szokuje mnie, bo przejechałem już jednostek OSP z każdego praktycznie województwa w Polsce sporo i no nie widziałem takiej sytuacji, żeby tak dyspozycyjna jednostka, bo 60 wyjazdów w połowie roku, za połową roku to jest bardzo dużo, no dysponowała tak skromnym sprzętem. No ja wam niczego oczywiście nie umówię, żebyście tego tak nie odebrali, tylko chodzi mi o to, że uważam, że powinniście być dużo lepiej doposażeni i dofinansowani. Drodzy widzowie, pytaliście mnie kiedyś, żebym odwiedził też jednostki na kanale, które są prężne, działające, przykładem wyszkolone, chcą się rozwijać, aczkolwiek nie zawsze mają środki finansowe, żeby to zrealizować i w dniu dzisiejszym taki materiał możecie zobaczyć, ale nie jest to materiał, który ma na celu coś tutaj wytknąć, tylko ma na celu pokazać, że takie miejsca w Polsce są, gdzie ta ochrona przeciwpożarowa chce być jak na najwyższym poziomie, to ratownictwo chce być na najwyższym poziomie, ale nie zawsze może i myślę, że ten materiał filmowy będzie też takim fajnym porównaniem, bo może za 3, 2, 5 lat, życzę wam jak najszybciej, przyjedziemy zrobić drugi materiał i tu będzie zupełnie wszystko wyglądać jak w XXI wieku. Tego wam życzę, no nie? Niektórzy strażacy ochotnicy w swoich jednostkach stoją pod dylematem, czy zmieniać kostkę na nową, no nie? Albo zastanawiają się, co tutaj jeszcze upiększyć w otoczeniu swoich remiz. No, strażacy tutaj na przykład starych juch nie mają nawet, że tak powiem, utwardzonego wyjazdu ze strażnicy, dopiero gdzieś tu w dalszej części troszeczkę bardziej ten teren jest utwardzony. No, szkoda, przykro się na to patrzy. Strażnica no też nie poraża swoim wyglądem, aczkolwiek jak wszedłem do środka, muszę wam powiedzieć, że jest bardzo czysto i schludnie. To świadczy bardzo dobrze o strażakach, bo jak wiecie, można mieć po prostu mniej sprzętu, czy też bardziej wyeksploatowany, ale tutaj jest bardzo wszystko czyste, poukładane i dobrze w wysokim stanie utrzymane. W strażnicy znajdziemy łódkę, jest to łódź płaskodenna, która jest zasilana silnikiem marki Honda. Jak widzicie, jest napis OSP Stare Juchy. U góry mamy sanie lodowe, mamy mega wytwornicę piany. Zapytam was, jeżeli chodzi o akweny wodne w pobliżu, to gdzie moglibyście tej łódki użyć? W sumie u nas jest nie bardzo dużo akwenów. Najbliższe jezioro to jest Jędrzelewo, a ostatnią akcję, którą używaliśmy, to było w lipcu i to było na Szóstaku w Orzechowie. Rozumiem. Czyli te zdarzenia z ratownictwa wodnego zakresu się zdarzają. Tak. Łódka, zakup czy przekazanie, jak to było? To był zakup. To był zakup. Przechodzimy dalej. Zobaczcie, samochód, który, jak już wspominaliśmy, 87 rok, Star 244. To jest nie lada gratka dla fanów motoryzacji pożarniczej. Te samochody, no sami wiecie, u mnie już na kanale to jest naprawdę rzadkość, żeby je zobaczyć. Ja szczególnie dobrze staram się ogrywać, bo wiem, że przyjdą czasy za rok, za dwa, za trzy, za pięć, że tych samochodów po prostu już nie będzie w polskim pożarnictwie i myślę, że z chęcią wrócicie do tych materiałów filmowych, żeby jeszcze raz zobaczyć, jak wyglądało dawne pożarnictwo, żeby poczuć zapach wnętrza. Szkoda, że się nie da tego wysłać, ale jest naprawdę taki specyficzny zapach dawnej motoryzacji. Co w kabinie? W kabinie oczywiście zaraz nad silnikiem znajdują się radiotelefony, jest radiostacja przewoźna, są latarki, mamy kask do działań związanych z wszystkimi innymi zagrożeniami niż pożary. W środku, z tyłu, no to jest taki osobny przedział. Oczywiście są tutaj sprzęta medyczne, kamizelki ratunkowe, maski do aparatów powietrznych. Zobaczcie, patent dla części jednostek OSP też myślę, że istotny. Drzwi oczywiście, no one już nie mają tej swojej blokady, więc opadają, ale strażacy zadbali o to, żeby się nie uszkadzały wraz ze ścianą remizy i zamontowali taki odbijacz szapoba. Zapewne w skrytkach za wiele nie znajdziemy, ale ja postaram się jedną z nich podnieść, tak żebyście mogli zobaczyć. Samochód służy głównie do dowożenia wody, pewnie ma jeszcze drobny sprzęt ratowniczy, jakieś pilarkę, może coś związane z ratownictwem wodnym. Tak działały skrytki po prostu w Starze 244, tak zostało, było to zabudowywane. I drodzy widzowie, i z tyłu przedział z motopompą, jak tu druhowie strażacy podpowiadają. U góry drabina, bosaki,
to co ja widzę, to rzuca się w oczy. Wspomniałem o elementach bezpieczeństwa, mamy tutaj zamontowane LEDy, które znacznie uwidaczniają pojazd poruszający się po drodze, przedział między kabiną a kabiną, bo tak trzeba to nazwać. Mamy tu nawet zagospodarowane miejsce, każdy cal. W tym miejscu znajduje się szpadel czy też sztychówka, którą strażacy mogą wykorzystywać podczas prowadzonych działań. Zobaczcie, mamy nawet zamontowany dodatkowy panel LED do oświetlenia pola pracy. Wszystko odmalowane, czyste. Drodzy widzowie, zobaczcie, wchodzimy do szatni Ochotniczej Straży Pożarnej. I tutaj wspomniane monety, które jednostka sprzedaje, żeby pozyskiwać środki finansowe. Bardzo pomysłowa inicjatywa. Magnesy, zobaczcie. I pocztóweczki. Także, czy one są może gdzieś dostępne w internecie do zakupu, gdyby ktoś może z widzów chciał zakupić? W internecie to nie, ale tak przeze mnie, do mnie ludzie po prostu się odzywają i tutaj w sklepach miejscowych po prostu są wystawione. To zachęcamy was, drodzy mieszkańcy, do wspierania taką cegiełką strażaków ochotników, do motywowania oczywiście osób decyzyjnych za to, żeby tutaj mogło to wyglądać. Jeżeli, drodzy widzowie, zastanawiacie się, jak powinna wyglądać remiza XXI wieku, no to wspomnę wam takie, no, powiedzmy, strażnicy, materiały filmowe, podepnę oczywiście w komentarzu, gdzie przedstawiona jest jednostka o podobnej wyjazdowości i jak mogłoby to wyglądać, raczej jak powinno to wyglądać. Jestem ciekaw, widzę, że jest świadomość, powoli następuje wymiana ubrań, które już tak naprawdę będą wycofywane ze względu na przepisy granatowych na piaskowe. Jak wam się udaje pozyskać środki na to? To jest właśnie finansowane z tych, tak, środków? Tak, to jest finansowane z monet. Robiliśmy na Festynie licytację. Mieliśmy też różne wsparcie od mieszkańców, tak, darowiznami. No i oczywiście jak mamy jakieś projekty, można pozyskać z lasów państwowych, tutaj z banku spółdzielczego, z Orlena też można, ale nam się nie udało jeszcze. Tak, jakoś ale tutaj kibicujemy. I z dotacji oczywiście KSRG. Tak. I staracie się wtedy to inwestować tak, w sprzęt. Tutaj sprzęt i ja chciałem, żeby na razie mundury wszystkie wymienić. To jest podstawa bezpieczeństwa. Musi być bezpiecznie. Tak? Oczywiście, podstawa bezpieczeństwa. Czy może pralkę jakąś już macie, czy jeszcze nie? Jeszcze nie mam. Jeszcze nie. Także drodzy widzowie, zobaczcie, no XXI wiek i już bardzo dużo się mówi o profilaktyce zdrowotnej. Ja wyjdę troszkę na zewnątrz, bo tu jest ciemno. Profilaktyka zdrowotna, o co chodzi? Strażacy ochotnicy i zawodowi narażeni są na różne niedobre substancje, które przenikają do ich ubrań podczas prowadzonych działań, głównie działań gaśniczych czy z zakresu ratownictwa chemicznego. I istotną sprawą jest to, aby te ubrania prać jak najczęściej z tego względu, żeby pozbywać się tych substancji, zakładając ponownie kurtkę, czy spodnie, czy inny element umundurowania, czy też wyposażenia osobistego, nie stanowił dla nas jakiegoś tam narażenia na kolejną ekspozycję. Także to też życzyłbym wam, żeby też kiedyś w przyszłości taka pralka się pojawiła. Zobaczcie, mamy nawet jednostka zadbała o logo na strażnicy, także dumnie napis Stare Juchy się unosi, ponieważ strażacy dbają o detale. Zobaczcie, wszędzie jest porządek, wszędzie jest czysto. To jest, zasługuje na szacunek i uwagę. No aczkolwiek, no jak też patrzę tak, no z doświadczenia zawodowego na te ubrania specjalne, co tu dużo mówić, no nie powinny być w użytkowaniu, albo ich kres tak naprawdę doszedł i na dniach powinny zostać wymienione. Taka jest moja szybka ocena na temat tego, co widzę. Jeżeli chodzi o alarmowanie, jak jesteście alarmowani? Jesteśmy przez syrenę selektywną, tak, i remizę. System, który przy włączeniu syreny dzwoni do nas telefon. Świetnie. Na smartfonie można mieć aplikację, mamy wtedy tam meldunek, jakie działanie jest. Ja oczywiście zapomniałem wejść na dach rynówki, więc robię to w tym momencie. Wchodzę. Wytwornica pianowa. Mamy
nasadki, mostki przejazdowe, które też, no, już też posmutniały, jak widać, jeszcze się trzymają, ale już po prostu są troszeczkę wyeksploatowane. Tumice, miotły i skrzynia. W skrzyni zapewne znajdziemy podręczny sprzęt, który też jest używany podczas prowadzonych działań. Rzut okiem na dach pojazdu i na dach pojazdu Star 244. Stąd przemierzymy obrazem na remizę. Zobaczcie, na górnej części zapewne sala, tak? Sala i na samej górze wieża. W wieży znajduje się syrena alarmowa. Drodzy widzowie, jestem tutaj wraz ze strażakami z OSP Stare Juchy. Wspomnimy dwie, trzy historie z akcji z ostatnich lat, ale też i z tych dawniejszych. Chyba najpierw zaczniemy z dawniejszych, prawda? No to największy to był pożar tu w powiecie ełckim. To było w Kaltkach, palił się las. Samochody z całego powiatu, samochody przyjechały do ratowania, do gaszenia. I ja obsługiwałem wtedy stara. Jaki to rok był, że tak przerwę? Mniej więcej. 2006 chyba, 5, coś tak, takiego. Tak. No i miałem młodych strażaków ochotników i zostaliśmy po prostu ogniem odcięci, jak to się mówi, od świata, nie? Zostaliśmy odcięci, bo takie tornado ognia szło na nas, a my nie mieliśmy gdzie uciekać i jeszcze tam kolega poprzedni jeszcze co zdążył uciec, to węże wszystkie pozostawiali strażackie, a my jeszcze te węże zbieraliśmy. I w pewnym momencie jeszcze wycofałem do tyłu, bo to było linia kolejowa, trakcja kolejowa szła i jakoś mi się udało jeszcze do tyłu, mało nie położyłem samochodu na bok, bo tam duża skarpa była i udało nam się wyjechać. I wtedy wszyscy odetchnęli z taką ulgą, bo oczywiście to było zameldowane, że zostawimy samochód, a ewakuować się będziemy sami bez samochodu, nie? Ale jeszcze zdążyliśmy z tego piekła uciec. Wraz ze sprzętem. Tak jest. Nieźle. Naprawdę historia pokazująca wasze zaangażowanie i trudy pracy strażaka ochotnika. A z nowszej historii może, z ostatnich lat, co się przypomina? Poszukiwania. Mieliśmy ciężkie poszukiwania na bagnach. 4 dni chodziliśmy na tych bagnach w strojach suchych, w skafandrach. Tak. Znaleźliśmy tego pana, ale było ciężko. Cały czas w tym bagnie, tak, człowiek na lince zabezpieczeniu. Faktycznie był w bagnie? I był w bagnie. Już mieliśmy na czwarty dzień kończyć. Jeszcze kolega do mnie mówi, ja dowodziłem akcję. Kolega do mnie mówi, że ty, Karol, jeszcze wejdę może tutaj w ten jeszcze czesnek. Tu sprawdzę. Ja mówię, to weź młodego sobie, zabezpiecz się i wejdź. No i tylko wszedł, no i tam akurat kopoczu wypłynął przed nim na czwarty dzień. Czyli akcja zakończona powodzeniem. Udało się odnaleźć tego człowieka. Rozumiem. Czyli dzieje się na bieżąco z każdej dziedziny ratownictwa coś, bo jak oglądaliśmy łódkę, to wspominaliście, że prowadziliście działania też przy jej użyciu w tym roku. W lipcu mieliśmy dwóch wędkarzy, wypłynęło łódką z rana, się wywaliło, wróciło. No niestety jednego nie uratowaliśmy. Nurk znalazł go około 60 metrów od brzegu, na 3 metrach głębokości. Rozumiem. Drugi wędkarz natomiast... Świadek tam, też wędkarz podpłynął i go uratował. My jak dojechaliśmy, to ten drugi już był na brzegu. Bardzo dobrze. Trzyma pan książkę. Bardzo ciekawa książka. Przedstawia waszą strażnicę z taborem pojazdów jeszcze z zeszłego miesiąca. Tak można w skrócie powiedzieć. Co to za książka? To jest wydana książka o naszej straży, tak, o historii, o ludziach, jak się przewinęli. Wydał ją Tomek Rogucki, nasz skarbnik. Z okazji 75-lecia, tak jak jest tutaj napisane, dostaliśmy złoty medal dla naszej jednostki do sztandaru. No było hucznie, tak, wiadomo, w kościele było. Przemarsz na stadion, na stadionie sportowym była uroczystość cała zrobiona. Dużo jest zdjęć. Świetnie, zobaczcie. Początki lata 40. remizy. To jest historia, tak? Jest zaczęta z opowieści dziadka, jak wykopywali na fundamenty, tak. No to czaszki znajdowali, że pewnie tu kiedyś był cmentarz. O, czyli remiza, która znajduje się prawdopodobnie w miejscu dawnego cmentarza. Tak. Ja chciałbym was zapytać o finansowanie. Jak staracie się pozyskiwać swoje środki finansowe?
Różnie składamy, gdzie możemy, projekty. Mhm. W gminę też, jak coś się uda, to dobrze. Sprzedajemy monety, sprzedajemy pocztówki, magnesy, próbujemy też tak, darowizny od ludzi prywatnych. Ludzie dobrej woli, instytucje pozarządowe? Tak, mhm. Wspierają nas. I tak to wygląda. Tak to wygląda, rozumiem. Ze swojej strony bardzo Wam gratuluję, że udało się pozyskać w końcu zasłużony samochód, który zastąpił bardzo wysłużony samochód. Nie jest to co prawda fabrycznie nowy, co uważam, że na taki zasługujecie, aczkolwiek skok milowy dla Was, bo w końcu tak. Możecie bez stresu przybiec do remizy i wyjechać do działań, że samochód nie zaskoczy Was najprawdopodobniej niczym niemiłym w trakcie dojazdu na miejsce zdarzenia. Dokładnie. Co też na pewno docenią mieszkańcy gminy i okolic, bo strażacy są też dysponowani na pewno w dalsze rejony, jeżeli zachodzi taka potrzeba, ponieważ sprzęt i samochody, którymi dysponują strażacy, oczywiście strażacy są najważniejsi, to oni go obsługują, ale bez sprzętu dobrego i bez dobrych samochodów, no niestety ta pomoc nie może zostać udzielona tak samo dobrze, jakby mogła być udzielona. Jeżeli chodzi o Wasze plany i marzenia na najbliższe lata, co by Wam się marzyło? No, wymienić drugi samochód. Mhm. I odnowić w końcu jednostkę. Jak jest z ogrzewaniem? To mnie zastanawia. No, tutaj też jest urząd gminy, tak? Odpowiada za ogrzewanie. Tu jest piec na węgiel. Mhm. Takie ogrzewanie. No. Jest palone tak, że no jest tyle, aby była temperatura na plusie. No. Czyli nie ma czegoś takiego jak komfort w momencie, kiedy wyjeżdżacie do działań, wsiadacie do ciepłych samochodów, czy wracacie mokrzy po pożarze, na przykład zimą, wracacie do strażnicy i oporządzacie swój sprzęt w strażnicy w cieple. Tylko będzie troszeczkę dodatnia temperatura. No to też to jest taka trochę smutna informacja, nawet wiadomo. Do suszenia węży to nie jest. No właśnie, jak suszyć się węże, mi powiedzcie. Mamy wieszaki na ścianie, tak, bo już wieszamy. No. Wiosną, w wakacje to szybko, tak, a zimą to wiadomo, tyle czasu potrzeba. Mhm. Jeżeli chodzi o członków Ochotniczej Straży Pożarnej, gdyby ktoś, oglądając nasz materiał, począł powołanie do bycia druhem strażakiem ochotnikiem, chciał pomagać tutaj ludziom, mieszkańcom tej miejscowości, okolicznych miejscowości, realizować się razem z Wami, Was oczywiście wiem, że jest więcej, młodszych, starszych, różnych, czy jest mile widziany? Tak, zawsze zapraszamy. Przeważnie jak Państwowa Straż robi szkolenia podstawowe, to jest informacja, że robimy nabór wtedy. Tak. I no przychodzą, tak? Przychodzą. Teraz też mam na przykład kilku chętnych i czekam na szkolenia. Pięknie, pięknie. Drodzy widzowie, materiał filmowy z OSP Stare Juchy dobiega końca. Bardzo mi miło było poznać tak miłą i zaangażowaną załogę. Chciałem złożyć na ręce pana naczelnika, jak dobrze pamiętam. Podziękowanie. No takie małe na ścianę, jeżeli się znajdzie miejsce. Naszyweczka nasza teamowa na pamiątkę. Życzę Wam rozwoju, dalszego zaangażowania. Wiem, że kupę pracy wykonaliście, żeby mieć to, co dzisiaj macie. Kupę pracy przed Wami, ale liczę, że w najbliższym czasie, i to bliższym niż dalszym, spotkamy się z kolejnym materiałem filmowym, kiedy pokażemy, jak wszystko może się zmienić. Ja też chciałem podziękować. Można pokazać swoją jednostkę i chciałem przekazać drobiazg taki. Słuchajcie, to jest dla mnie bardzo cenna rzecz. Zobaczcie, moneta, do której zakupu Was zachęcam, żeby wesprzeć druhów, pocztówka, o której wspominali, czy też chyba magnes to jest, tak? Dodatkowo. I to, co ja bardzo lubię, czyli naszywka jednostki spersonalizowana. Robię taką pamiątkową tablicę z odwiedzonych jednostek OSP, gdzie zawiśnie, być może kiedyś będzie jakimś elementem historycznym w polskim pożarnictwie, na co po cichu liczę. Dziękuję Wam jeszcze raz. Wszystkiego dobrego życzę. I na koniec dwa słowa do widzów. Drodzy widzowie, to już wszystko w dzisiejszym materiale filmowym. Dziękuję, że byliście ze mną. Dajcie znać, czy materiał filmowy Wam się podobał. Co myślicie o dzisiejszym materiale? Czy u Was też występują trudności? Czy też wszystko jest jak należy? Jesteśmy tego ciekawi. Dodatkowo zapraszamy Was do subskrybowania kanału, do wchodzenia na Instagrama, a także do zgłaszania swoich jednostek w formularzu zgłoszeniowym, który znajdziecie w opisie pod filmem. To wszystko. Trzymajcie się. Cześć! Drodzy widzowie, ja już wracam z jednostki Stare Juchy i chciałbym podzielić się z Wami kilkoma przemyśleniami. Nie przypominam sobie, żebym w ostatnim czasie, w ogóle od dłuższego czasu, odwiedzał jakąkolwiek jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, która wzbudziłaby u mnie tyle smutku,
Nie z powodu oczywiście jej przedstawicieli, absolutnie nie, bo to świetni ludzie, tylko z powodu właśnie niedociągnięć, zaniedbań ze strony, no tu już sami sobie odpowiecie za pytanie, kto odpowiada za ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo mieszkańców, gdzie strażacy z takim zaangażowaniem, oddaniem, realizują swoje obowiązki jako ochotnicy, czyli nie mają za to, nie pobierają za to wypłaty, tylko robią to wszystko społecznie. I żeby ci ludzie w 2022 roku, za połową roku, nie dysponowali sprzętem ratowniczym o odpowiedniej klasie, w odpowiedniej ilości, żeby ich samochody pożarnicze były zmieniane z 40-letnich na 20-letnie, które starali się utrzymywać jak mogą, zawodziły ich podczas wyjazdu do akcji, i żeby skok w wymianie samochodu w jednostce, która ma ponad 60 wyjazdów za połową roku, polegało na tym, że samochód 40-letni wymienia się na samochód 20-letni, no jest to przykry obrazek. Żeby nie było utwardzonego sensownie wyjazdu, tylko jakiś trawnik przed garażami jednostki, żeby nie było ogrzewania, komfortowych warunków, żeby nie było przede wszystkim bezpieczeństwa pod względem odpowiedniego zabezpieczenia strażaka, potocznie nazywane umundurowanie, a tak naprawdę chodzi o tutaj o jego wyposażenie osobiste, kwipunek osobisty. Także podsumowując mój wywód, jest mi przykro i smutno autentycznie wewnątrz i zastanawiam się, jakby można było pomóc takiej jednostce, ale myślę, że tu wszystko jest w rękach mieszkańców, którzy obejrzą ten materiał filmowy i po prostu będą w stanie coś podziałać społecznie dla tych strażaków, którzy też społecznie dla tych mieszkańców poświęcają swój wolny czas i przede wszystkim w takiej odległości od Państwowej Straży Pożarnej, gdzie działa praktycznie samodzielnie, ponieważ jak się zorientowałem już po odwiedzinach jednostki w gminie, jednostki inne jednostki nie wyjeżdżają zbyt często i też nie dysponują zbyt dobrymi samochodami. Jedna z jednostek dysponuje samochodem wyjazdowym marki UAZ. Także to tak, jakbyśmy się cofnęli o przynajmniej dekadę w polskim pożarnictwie. No uważam, że takie coś jest niedopuszczalne i potrzebna by była tutaj jakaś interwencja. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że strasznie podziwiam tutaj strażaków, załogę, że mimo tych niesprzyjających warunków dalej mają siłę wytrwać w tym, co robią, w swojej pasji, w swoim poświęceniu dla drugiego człowieka, w swoim ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Dajcie znać, co wy myślicie, oraz dajcie znać, czy widzicie może jakąś możliwość pomocy dla tej jednostki. To już wszystko w dzisiejszym materiale filmowym. Ja życzę wam wspaniałego dnia lub wieczoru. Trzymajcie się, cześć!